Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Światinga słuchajcie, dzisiejszy film wymaga, wymagał ode mnie dość wielu powiem, poświęceń również spowoduje to, że wiele osób pomyśli sobie, co z niego za Leni, co z niego za nieług i, tak i tak dalej, Mianowicie o co chodzi? Przeka pokażę dzisiaj Wam na żywym sprzęcie Snowflake OS, czyli teoretycznie System, który ma ułatwić korzystanie z NixOS-a, tak? Dokładnie tak. E, ja podchodziłem do, robienia, do zrobienia tego filmu kilkanaście razy. E, zrobiłem kilkanaście, autentycznie nagrałem to kilkanaście razy i te kilkanaście razy poszło za każdym razem do kosza, ponieważ strasznie narzekałem, e, ponieważ e, narzekałem również, na znaczy narzekałem, to nie chodzi o narzekanie na system, to chodzi o narzekanie o, na to, że ja tego po prostu nie ogarniam i nie jestem w stanie tego zrozumieć. Ja jestem w miarę prostym człowiekiem, trochę zakorzenionym w latach 90 taki powiedzmy trochę dresiarz, tak jak to się wtedy mówiło. E, słuchajcie, nie mam nawet matury, nie mam studiów, jestem po technikum. Tak. Czytając, nawet próbując, próbując czytać dokumentację do NixOS-a, ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Nie rozumiem, czym jest system deklaratywny, nie rozumiem funkcji, nie rozumiem niks, flakesów i, i całej reszty. Dlatego naprawdę się mocno zastanawiałem, czy ten film w ogóle puścić, tak? Yy, ponieważ no to będzie fajna pożywka, powiem to tak, dla troli to na pewno. Możecie pisać sobie w tych komentarzach o mnie i tak dalej i tak dalej. Nie znam się, znaczy nie znam się, trochę się na tym Linuxie już znam przez te 5 lat, trochę się nauczyłem robiąc kilkaset dystrybucji, pokazując wam je i tak dalej i tak dalej. Natomiast y, NixOS albo Snowflake OS po prostu mnie z gnoju wbił i powiedział, ty kretynie, ty nic nie umiesz. I to, to się zgadza, ja się do tego przyznaję. Dlatego ten film powinien być zrobiony przez kogoś naprawdę bardzo mocno ogarniętego, widocznie po wyższych studiach z doktoratem, który bardzo dobrze rozumie język polski i zrozumie znaczenia terminów, które zostały użyte w dokumentacji tego systemu. Ja się nie nabijam autentycznie. Ja również nie mówię, że ktoś z was, widzów tego kanału, nie będzie zachwycony NixOS-em. By być może tego NixOS-a. Używa z powodzeniem i jest bardzo, bardzo zadowolony, tak? Ale ten film będzie jednym z najgorszych filmów, jakie zrobiłem na tym kanale. E, najmniej treściwym i najmniej opisującym sam system. Dlaczego? Bo ja tego za cholerę nie rozumiem. Nie jestem w stanie tego po prostu ogarnąć. Zapraszam mimo wszystko na film. Ok, zacznijmy od tego, czym w ogóle Nixos jest. Słuchajcie, jest to system, który powstał w, okolic w okolicach 2003 roku, tak, tak, on ma ponad 20 lat, teraz 21 lat. Również mm, powstał wtedy w ogóle Nixo, Nix to jest cały język programowania, na którym opiera się ten system. Do kompletu Nix jest to menedżer pakietów w tym systemie, ale nie tylko menedżer pakietów, bo on ogarnia bardzo wiele rzeczy w tym, tak. Słuchajcie, ja nie będę tego tłumaczył, czym dokładnie co jest. Najlepiej zapoznajcie się po prostu z Wikipedią. Tak jak mówiłem, ja tego za cholerę nie ogarniam. Jeżeli jest tutaj Wikipedia, znaczy Wiki, no tak, Wiki, kurde, naprawdę gruba Wiki na temat tego wszystkiego. I pierwsze co. Jeżeli nawet będziecie chcieli używać tego Snowflake OS, to polecam, poczytajcie o tym, bo bez tego się nie obejdzie. Po prostu nie ma opcji. Nie myślcie sobie, że Nix Play OS. Ja też tak myślałem. Kurde, będzie fajnie, łatwo, miło i przyjemnie. Nie, nie będzie, bo sobie go tyle razy zepsułem, że głowa mała. I naprawdę, przygotujcie się na czytanie dokumentacji, tak? Może nie wszystkiego, ale chociaż podstaw. Teoretycznie sam ten system. <śmany> czy Nix, czy Nix, Nix OS, to Czasami się mówi o Nixie, Nix ie przepraszam, bo Nix to jest menedżer pakietów i język programowania, a NixOS to jest system oparty na tym, tak, dokładnie tak, że jest to system niezmienny. No nie do końca, nie. To jest system deklaratywny, co znaczy deklaratywność? Nie wiem, przepraszam, nie byłem na studiach, nie mam pojęcia, nie rozumiem tego za bardzo. Jak dla mnie to jest coś, ale niezmienność, czyli. Jeżeli macie NixOSa, na przykład, tak, mówię, no NixOSa, Snowflake OS to jest prawie to samo. I zrobicie jakąkolwiek zmianę w systemie, tak, czy zmienicie, nie wiem, konfigurację, nie wiem, Apache'a albo czegokolwiek innego, to cały system musi zostać przebudowany. I tak, aby stworzona jego nowa migawka, którą dopiero uruchamiacie. To jest bardziej system deklaratywny i atomowy. Same pojęcia są masakrystyczne, ale teoretycznie da się tutaj temat ogarnąć. W każdym razie nie możecie zepsuć systemu, bo po prostu już nie... Uruch nie, nie... To, co zmieniacie, to nie zmieniacie tego systemu, tylko jeżeli to zmienicie i to będzie działać, bo system sobie sam to sprawdzi, czy działa, podobno, to uruchomicie już jego nową kopię z gruba. No grubo jest, naprawdę jest grubo, tak jak mówię, ja się tutaj nie nawalam, nie śmieję, nie wyśmiewam, że to jest dla geeków, nerdów, inżynierów i tak dalej, czy programistów zaawansowanych, nie. Ja po prostu staram się jako zwykły użytkownik Linuxa to zrozumieć i jest różnie, powiem to w ten sposób. Czytanie to jest autentycznie postawa, tutaj jest fajny artykuł na podstawie, znaczy na czarnej owce IT, to jest z roku, sprzed roku, ale myślę, że warto to sobie przeczytać i się po prostu zapoznać. Może coś Wam to rozjaśni, pokaże, chociaż minimalny start, nie? Ja wiem, że zamiast pokazywać Wam stronę NixOS, OS, znaczy Snowflake OS, dokładnie tak, to ja Wam pokazuję Nixa, ale to jest podstawą po prostu, bo na samej stronie Nix, znaczy Snowflake OS. Niby trochę tam jest, ale jednak, podstawą, podstawową rzeczą tego wszystkiego jest to czytanie. Po prostu czytanie. Nie wiem czy wspomniałem, ale system jest w wersji alfa, czyli bardzo, bardzo wczesnej testowej, tak? Trzeba to brać pod uwagę. E, dlaczego nie od razu poka pokazywałem wam stronkę Snowflake OS? Ponieważ tu praktycznie nic nie ma, jest tyle, jest możliwość pobierania, pokazana część GNOMA, chyba 45 i odnośniki do GitHub'a, Discorda ta matrix chata, Twittera i tak dalej, i tak dalej, i to jest de facto wszystko. Ból jest duży, ponieważ nie ma tutaj dokładnej dokumentacji tego. Owszem, Snowflake OS nie jest jakoś mega grubo przerobionym Nix OS-em, jeszcze bardziej kosmicznie. Nie, to jest bardziej kilka nakładek, graficznych nakładek, które wiele naprawdę ułatwiają, ale nie wszystko. Zobaczcie sobie również tutaj, jest GitHub. Na GitKabie możecie przeczytać sobie tutaj ONIX Software Center. To jest takie centrum oprogramowania, którego normalnie nie ma. Jest również jakiś flake, tu jest edytor konfiguracji, które są zmienione. No i tak to nam się prezentuje. Gdyby ktoś był tym zainteresowany, to możecie sobie tego GitKaba zobaczyć. Chociaż niewiele wam to już trochę pomoże. Najważniejsze rzeczy to. Pokażę to znowu: Wiki o Nixosie. I naprawdę, jeżeli ktoś używa Archa i mówi, że jest kozakiem linuxowym i w ogóle, albo kompiluje sobie pakiety w Gentu, to jak zobaczy Nixosa, to ten system go wdepcze w ziemię po prostu i gość będzie, taka osoba będzie, mimo tego, że siedzi 20 lat na Gentu z całym szacunkiem, czy 25 lat na Archu, to jak zacznie używać Nixosa, to po prostu się złapie za głowę, siądzie na dwa tygodnie na, na, na wiki Archa, znaczy na wiki Nixosa, no i będzie się musiał uczyć po prostu całkowicie, praktycznie wszystkiego od zera. To jest Linux, to jest oparte na Linuxie, ale mm, architektura, ale myślenie przede wszystkim i podstawa tego wszystkiego, tak? Czyli ten język Nix to jest zupełnie inna bajka. No, zobaczycie zresztą sami. Mam nadzieję, że jakoś sensownie wam to wszystko przedstawię. Gorąco zapraszam. Okej, okay, mamy tu żeby sprzęt oczywiście 1600X yy, Ryzen, pierwsza generacja i yy, Nvidia do kompletu. Wiecie, już tyle razy widzę ten pulpit i te razy to zaczynam mówić dokładnie, może nie w kółko to samo, nie, ale staram się to jakoś to ogarnąć i nadal jestem po prostu wbity w błoto. Powiem to tak. Yy, to jest GNOME, to jest chyba GNOME 46. Ja widzę standardowo, mamy tutaj 4, 4 pulpity. Yy, to nie chodzi o to, że znowu Wam będę przeklikiwał tego Gnoma do usranej, że tak powiem, już śmierci, tak? Nie o to mi chodzi. Chodzi o to, żeby troszeczkę rzeczy tutaj omówić i coś Wam pokazać. Na początek całej tej zabawy, wrzućmy sobie karty sieciowe. Pierwsza idzie, oczywiście, TP-Link. To jest chyba 3, ten Ritek 8188. Zobaczmy, czy to Dobra. działa. Wifi jest wrzucone. Działa, jest ok. Ja tutaj nic nie instalowałem, to jest. Po raz, nie wiem, nasty, postawiony ten system jeszcze raz, bo ja go ciągle psuję zresztą, nie? E, więc ja już mniej więcej wiem, no, po prostu to działa, ja o tym wiem, że to działa. Weźmy sobie teraz ten modem Huawei, tak, on jest klejony, bo się rozlatuje, tak, stary jest, że głowa mała. Włączyłem go do USB-ka. E, szczerze mówiąc, nie wiem, czy, nie pamiętam, czy mi to się odpaliło w końcu, czy nie, zaraz sobie zobaczymy. W każdym razie tak, Bluetooth teoretycznie jest i tutaj przedtem mi wykrywało urządzenia, więc spoko, tak. Czy teraz co się stanie? Nie mam zielonego pojęcia. No teraz chyba nie za bardzo pokazuję. Ej, jest, jest ok. Takiś PHL, nie wiem, pewnie telewizor u sąsiadów. Nie mam pojęcia co to kurde jest. Jeżeli chodzi o sieć, tutaj to tak jak widać tego teoretycznie nie ma. Spróbujmy sobie dodać tutaj... Aha, mobilki. A, mobila nie dodam, bo tutaj się nie da w ten sposób mobila dodać. No to sorry, Huawei nie działa. Może brakuje firmware, może brakuje czegokolwiek innego, tak? Zobaczmy sobie jeszcze jedna rzecz. Zobaczmy sobie jeszcze jedna rzecz. Drukarki, z drukarką jest sprawa taka, że teoretycznie ona jest wykryta. Teoretycznie tutaj wszystko jest fajnie. Niestety adres jest nul i sterowniki nie działają. Jeżeli będziecie chcieli sobie wyszukać sterowniki np. z bazy danych, tak? To nie ma, jest tylko tylko i wyłącznie tyle. Więc trzeba by sobie, jeżeli macie kanona, jakiekolwiek powiedzmy maści dodać to ręcznie po prostu, bo na rawie to nie działa. Na generiku też nie działa, przynajmniej u mnie ta moja drukarka to jest 4550 i PPD. Tak. Nigdy nie mogłem znaleźć pliku PPD do tej drukarki. Wyszukiwanie sterowników nie działa, więc teoretycznie musicie bawić się we własnym zakresie w to, tak? Teraz jeżeli chodzi o te rzeczy tutaj, to proszę bardzo, to wszystko działa na łyżędzie. I teraz, jeżeli chodzi o, chodzi o samą stabilność tego gnomu tutaj, tak, na tyle co ile ja sprawdziłem, się bawiłem i tak dalej, to zero kreszy, zero wywalania sterowników, znaczy tu są nowo zainstalowane akurat nie? no ale dobra, nawet nie próbowałem zainstalować sterowników zastrzeżonych, yy, dlatego że to jest cała litania chyba na półtorej strony, jak to należy zrobić. No nie, no, no po prostu nie. Sorry, ale ja się w to bawić nie będę. Nie? Więc jeżeli chcecie sobie powiedzmy, poklikać tak, w samym GNOME, to spoko, to ogólnie działa, pracuje, jest w porządku. E, programy na start macie tutaj zainstalowane, tak, praktycznie wszystko co jest dostępne normalnie w GNOME. E, dodatkowo mamy tutaj manager modułów, mamy tutaj Nix Manual, e, teoretycznie zarządzanie dru drukowaniem, które nie działa, i tutaj jeszcze jedna rzecz, configuration editor, editor konfiguracji. To są programy napisane przez tego człowieka, przez autora Snowflake OS, tak? One naprawdę sporo mogą ułatwić. Przejdźmy sobie po kolei. Configuration editor, editor konfiguracji. Normalnie to wygląda tak, że to co widzicie tutaj to są odpowiednie pliki, znaczy jest jeden, kurczę, NixOS, nie jest zbudowany tak jak normalny pingwin, że każdy program ma swój odpowiedni plik konfiguracyjny i tych plików jest kilka tysięcy na przykład, w różnych katalogach pochowanych, cholera wiecie co jest. Teoretycznie i praktycznie w NixOS posiada jeden wielki plik konfiguracyjny, gdzie ustawiacie całe distro, od ze, znaczy nie może nie od zera, nie? ale je po prostu tutaj konfigurujecie i jakakolwiek zmiana w danej rzeczy, czy fontu, czy nie wiem, atrybutu, czy czegokolwiek innego, żeby to zadziałało, to musicie dać reboot. On wtedy cały system praktycznie, ja tak to zrozumiałem, buduje od zera i resetując kompa, wy możecie się zalogować albo do nowego systemu, albo do starego. To samo jest, dotyczy kwestii aktualizacji, to są aktualizacje atomowe. Czyli jeżeli Dostajecie aktualizację systemu i ta aktualizacja na przykład będzie w połowie zepsuta albo jakieś pliki się uszkodzą, nie ten, to ona zostanie odrzucona. Po prostu aktualizacja musi być zbudowana dobrze, system to sobie w jakiś tam sposób sprawdzi i dopiero będziecie mogli się do niego zalogować. Więc chyba na tym polega ta cała, można powiedzieć, niezmienność tego, nie? że de facto. Tak jak powiedziałem, zmieniając cokolwiek tutaj, wy nie zmienicie w systemie, który już jest teraz. Ten system zostanie dopiero zbudowany dodatkowo z nowymi zmianami i dotyczy to wszystkiego. Autentycznie po prostu wszystkiego. Możecie poustawiać sobie te różne parametry, tak? czy tam do UPS-a, inne dziwne rzeczy. Jednym takie podejście pomoże, drugich jeszcze bardziej zagubi, bo Musicie wyobrazić sobie, że to nie są osobne pliki konfiguracyjne, tak? Te kilkadziesiąt czy kilkaset. Tylko to są wpisy w jednym pliku konfiguracyjnym, gdzieś tam Nix. Ja postaram się go znaleźć, do wam go mniej więcej pokazać. I pytanie, no właśnie tak to wszystko wygląda. I pytanie, czy takie zmiany są dla Was łatwiejsze, czy łatwiejsze będzie edytowanie tego całego pliku, pod warunkiem, że zrozumiecie, co on sobie zawiera? bo to jest jeszcze inna de facto bajka. Przejdźmy sobie do Nixa, budowanie maszyn, check config, no być może komuś to zdecydowanie pomoże, bo to jest graficzne, tak? Z drugiej strony wy nie widzicie reszty tych rzeczy, chociaż edytując daną rzecz, na przykład Nix, tutaj Nix, to powinniście się skupić na niej. Dodatkowo jest tutaj wyjaśnienie, czy te wyjaśnienia są wpisane w piku normalnie, tym długim, edyt normalnym nic, tak? Nie wiem. Ja tego nie znalazłem chyba. No. W każdym razie tak to mniej więcej wygląda. Ja wiem, że strasznie motam w tym filmie, przepraszam Was bardzo, ale naprawdę, takiemu lamerowi, który nie, nie rozumie tego systemu, ciężko jest to po prostu wytłumaczyć, nie? A chyba nikt tego na polskim YouTubie jeszcze nie pokazał. Dobra, kolejna kolejna po... rzecz, którą mamy, edytor modułów. OK. Mamy tutaj edytu modułów i możemy na przykład, chcę sobie zedytować coś w bucie. Dobra, jedziemy boot. No i wybieramy to. To jest spoko, tak? Bo tu sobie przyklikam i, i w miarę wiadomo o co tutaj de facto chodzi, tak? Gnome Desktop. Spoko. Usuń to, usuń tamto. To jest naprawdę OK, nie? To jest proste. To są po prostu proste rzeczy de facto. Najnowszy kernel, czy inny kernel sobie, sobie chcemy zainstalować. To jest fajna sprawa. Jak to się ogarnia z konsoli? Nie wiem. Sorry, nie mam pojęcia. Kolejna bardzo ważna rzecz, która tutaj jest, jak będziecie instalować ten system to ja miałem zawsze, praktycznie za każdym razem po włączeniu App Image błędy. Nigdy system nie zainstalował się z włączoną opcją App Image, tam do początku, nie? Flatpak spoko, Flatpak działa normalnie, o jest ok, natomiast po włączeniu tam App Image on zawsze się wysypie, po prostu zawsze. Być może u Was będzie to w porządku. Fajne jest to, że możemy sobie tutaj włączyć czy jacka i tak dalej, tak dalej, bez grzebania, nie? Chociaż to dużo, nie ja wiem czy tak dużo, bardzo to wszystko zmienia, można powiedzieć. No to upraszcza, nie? Ale jednak edycja, edycję plików konfiguracyjnych, tego pliku konfiguracyjnego będziecie i tak musieli w końcu poznać. No tego się nie ominie. Po prostu jak widzicie, to jest po prostu uruchomiłem sobie tutaj edytor drukare, znaczy zarządzanie drukowaniem, odpala przedlądarkę z połączeniem do kupsa, To wszystko. Będziecie musieli tak samo uspokreślać sterowników i ten. To, to akurat nic wam tutaj de facto więcej nie pomoże. Oprogramowanie. To, to jest chyba duży, duży plus. Normalnie w Nixie chyba tego nie ma. Nie wiem, mogę się mylić, ale ten. Deweloperzy Nixa chwalą się albo prezentują, że w Nixie jest dostępnych 80 tysięcy pakietów różnego rodzaju. Nie możecie tu zainstalować DB, RPM, a czegokolwiek innego. To są chyba specjalne pakiety tutaj. Znaczy możecie postawić FlatPaka, tak, no, to, to spoko, nie? w każdym razie to wszystko jest przepakowane na własny chyba specjalny format y, NIXa. Co jest bardzo ciekawe, jeżeli na przykład macie tutaj Clementina w wersji, nie wiem, jakiej załóżmy 1.0, tak? Pojawia się wersja, nie wiem, 1.2, 1.3, 1.4, to w Nixie jest fajna sprawa. Mianowicie możecie mieć te cztery wersje Klementajna obok siebie i żadne się nie będzie ze sobą Ponieważ kryzły. tutaj przeszed, przeszłem, przeszedłem, cholera wie jak to się mówi, do głównego katalogu systemu. Tutaj mamy katalog Nix i Store i teraz uwaga, w tym przydałaby się najnowsze chyba GNOME 46 z ich mega optymalizacjami podobno ponieważ wchodząc do katalogu Store jest tutaj prawie 15 tysięcy plików w jednym katalogu. Wszystko jest naraz. Wejdźmy sobie tutaj, to naprawdę będzie długo trwało. E, I tutaj po prostu każda wersja danej aplikacji, ja to jakoś spróbuję przełączyć na sensowny wyświetlacz. Okej, okay, weszło, przeszło. E, popatrzcie się. Na początku jest taka losowa nazwa, a potem dopiero nazwa pakietu, ja? Jeżeli, tak jak powiedziałem, macie, nie wiem, kilkanaście albo kilka wersji danego programu, nie wiem, czy na przykład Pythona, czy jakieś biblioteki, czegokolwiek tutaj, obo, obojętne, to każdy z nich jest osobnym katalogiem, w którym to się znajduje. Tutaj nie ma, znaczy nie da się de facto pomieszać bibliotek, tak, które są wymagane, bo to wszystko jest trzymane w jednym katalogu. Proszę. Tu jest jedna rzecz. No, akurat nie zainstalowałem wielu programów, żeby wam to tutaj pokazać. O kurde muszę znowu wejść. No, no znowu. dało się, no trochę to, to trwa mimo wszystko, bardzo trochę. Weźmy sobie, nie wiem, no nawet nie wiem co tu czego... Znaczy. Problemem może być szukanie tutaj plików, tak? Bo pierwsze to są losowe nazwy przydzielane przez system, a nazwa po potem idzie dopiero dalej, tak? Widać, że to są DRV, że to są biblioteki, jakieś patche. Kurde... Wszystko jest osobno, tak. To nawet pliki są o, można powiedzieć osobno. Nie? To są sterowniki, popakowane tam były katalogi, więc jeszcze weselej. Na to nie zwróciłem uwagi, szczerze mówiąc, wcześniej, ale okej. Okay, Tudzież mamy katalogi. Kamody Wim Face by System SystemD. Zobaczmy sobie na systemie. Każda D. wersja nowa to będzie osobny wpis tutaj, tak? Czyli system D jakiś tam to pojawi się wam nowy katalog. Dlatego to może się mocno, grubo, bardzo rozrastać. To, to jest oczywista rzecz. Po prostu tak jak mówię, jeżeli wy zedytujecie e, jakąś rzecz, zobaczcie, że nie ma tutaj pliku konfiguracyjnego. Wszystkie pliki konfiguracyjne, jest jeden wielki plik konfiguracyjny odpowiadający za wszystko. Zaraz postaram się go znaleźć, nie? Ale jeżeli cokolwiek zmienicie w tym pliku konfiguracyjnym, wy musicie cały system przebudować. Jeżeli system przebudowa przejdzie tak, no to wtedy będziecie mogli go sobie tą nową wersję uruchomić z gruba. Tak to mniej więcej wygląda. Dobra, tutaj próbuję to znaleźć. Tutaj mam etcnics.com. To jest chyba jeden z plików, bo on jest trochę za krótki. Tak szczerze mówiąc. W każdym razie. Dużą zaletą, o której wszyscy praktycznie mówią, tak, jeżeli chodzi o NixOS nix jest to, że możecie skonfigurować sobie jeden plik e, konfiguracyjny e, i potem skopiować na, na przykład na inny komputer ten plik i cały system będzie wyglądał dokładnie tak samo jak na waszym pierwszym. E, więc, no, próbuję coś tutaj, snake-flakes-os Kurczę, nawet nie będzie ten główny plik konfiguracyjny, jest. to jest jakiś default nix nie wiem, czy dam radę go otworzyć. Dam radę. Więc wszystkie te... Mm, Popatrzcie się. No tu macie na przykład coś do tego, coś do lokali. Tak, tu jest do hosta. Chciałem znaleźć ten główny plik konfiguracyjny Nix'a, ale widać nie mogę, bo on powinien być chyba być dużo, dużo dłuższy. Poszukam jeszcze, zaraz, zaraz wam pokażę. Mogę. Dobra, zamiast szukać tych plików albo tego pliku, no to... <słuch> Oczywiście wiki. Oczywiście, wiki i co? Ja dalej nic z tego nie rozumiem, bo z tego co zrozumiałem w różnych filmach na YouTube, to jest jeden plik konfiguracyjny, w którym jest wszystko. Tu się okazuje, że tych plików jest troszeczkę więcej, więc jakieś profile, osobno są kanały, osobno są jakieś manifesty, osobno jest w ogóle flakesy i ta cała po prostu reszta. Nie rozumiem tego, sorry, więc tutaj po prostu temat omawiania tego menedżera, czyli gdzie są bliki konfiguracyjne, ja, ja zakończę, bo autentycznie nie wiem, już nie chcę się bardziej zbłaźnić niż do tej pory, tak. Ja wiem, że wy nie oczekujecie ode mnie, nie wiadomo, jakiej tam wiedzy i tak dalej, i tak dalej, ale im głębiej ja próbuję wam cokolwiek tutaj pokazać, tym bardziej ten system udowadnia mi, że ja nic nie wiem, nic nie rozumiem i RTFM. Więc no, mniej więcej, słuchajcie, jeżeli ktoś by chciał się tym zająć, możecie pobrać sobie bezpłatnie, odpalić to sobie e, i zacząć grzebać, tak? Zacząć patrzeć, szukać i tak dalej, tak dalej. Ewentualnie, jeżeli ktoś chce po prostu, może bez, bez wynikania w ogóle w tego Nixa, w konfigi i tak dalej, tak dalej, po prostu sobie tego używać, bo tak, nie? No, nikt wam nie broni, wejść sobie tutaj, nie na rytm Boxa i załóżmy go zainstalować, tak? Bo taka opcja jak najbardziej jest. Mi się udało tutaj zainstalować Steama, odpalić gierkę, tak? Odpaliłem jak to się nazywa, jakąś polską gierkę te wyścigi, takie co się dzieją w Katowicach i tak. Wipeout, nowa wersja Wipeout, to nie pamiętam nazwy już. W każdym razie ruszyło, z tym że na Nowo miało to 3 FPS naprawdę, więc, więc to i tak było, któraś tam, któraś iteracja systemu, już nie wiem, która. Wywaliłem to w cholerę, powiem to tak, nie? Gdybyście po prostu chcieli używać Nixa bez, bez wnikania, co myślę, że jednak będzie potrzebne, bo to może albo się rozsypie, albo cokolwiek innego będziecie chcieli zrobić i się zacznie zabawa, więc nie tylko GUI, nie? Ale jak widać, tego się da używać, powiedzmy, bez aż takiego grubszego w, w, wchodzenia w ten cały, cały tutaj temat, nie? Jest taka jak najbardziej opcja. Jeżeli chodzi o zajętość pamięci, to po tym czasie, co już tutaj mieliśmy, no to nie wiem ile, to jest około 800-900 MB, no 300, no bo starszy gnom to nie bierze aż takich wielkich ilości. Ja tutaj na starcie widziałem chyba 700 albo 800 MB, około 800-900 MB, załóżmy tak, na starcie, no to już wchodzi kery i tym podobne de facto rzecznie. Ogólnie, jeżeli chodzi o takie klikanie, używanie tego przez w ten sposób. Jest ok, jeżeli chodzi o konfigurację, aktualizację, której ja nie robiłem. O, mogę Wam kamerkę jeszcze odpalić teoretycznie. Tak, zezwól, działa kamera, działa kamera. Widzicie, że działa, jest dobrze, tak? Kamerka nam tutaj działa, jest spoko, spoko loko, tak? No, w każdym razie, słuchajcie, ja już będę kończył em, ten film, bo wiem, że się trochę delikatnie mówiąc, zbaźniłem. Być może on się nigdy nie powinien pokazać, ale mam taką nadzieję, że może ktoś jakiś hardkorowy koksu Linuxowy yy, pokaże na własnym kanale jak to należy używać, jak to się skonfiguruje, yy, jak tego się w ogóle używa po prostu yy, i udowodni tym bardziej, że jestem błaznym, bo ja, mówię, ja nie mówię, że nie jestem Jestem i ten system mi to udowodnił. Po prostu on mi powiedział RTFM pajacu i ja się z tym zgadzam, naprawdę. Ja się nie nawalam w tej chwili, tak? I szczerze mówiąc, bardziej bym sobie poradził w Gentu niż w tym czymś, tak? Bo Gentu to jest pingwinem, którym mniej więcej znam. Wiadomo, tam jakieś repozytoria i tak dalej, kompilacja, ok. Natomiast rozwałka mózgowa, którą mi ten system zrobił tutaj, no to to jest zupełnie inna bajka. I słuchajcie, tu nie chodzi o to, że ja, ja mówię, że ten system jest, nie wiem, dla, dla każdego. Nie jest dla każdego, co widać, nie jest. Czy może przesadziłem z tym, że trzeba być wykładowcą uniwersyteckim, chociaż znając życie uniwersy wykładowca uniwersytecki też by tu ręce rozłożył, powiedział, co to chyba jest, tak? I dlaczego to jest tak zrobione, a nie inaczej? Jeżeli taki wykładowca, załóżmy, miałby ochotę się w to wkręcić, to fajnie, pewnie by się wkręcił, może by to bardziej zrozumiał całość, nie? bo to jest podstawowa rzecz, którą powiedziałem na początku. To trzeba zrozumieć. Ja tego nie rozumiem. Jeżeli ja nie rozumiem systemu, z czego on się składa, jak on działa, to, to nic z tego po prostu nie będzie. Tak? To, to będzie wyglądało w ten sposób, tak jak wygląda teraz. No i mogę sobie powiedzieć, no I use Nix OS, by the way, przez 10 minut. No i tyle, no. Ale to, to nie jest prawda. Ja tego Nixa nie używałem. Ja w ogóle nie zacząłem go używać. Ja trochę pobawiłem się GNOM i pokazywałem Wam parę rzeczy. Natomiast cała potęga, która leży w tym języku programowania, w konfiguracji, w tym ogarnieniu, ja tego Wam nie jestem w stanie po prostu pokazać. Zresztą mówię to po raz kolejny na tym filmie, nie? No, dobra, słuchajcie, kończymy. Po prostu kończymy temat. Jak to jest C, to może się za to załapać, bo tak jak mówię, Snowflake OS naprawdę jest w porządku. Wiele rzeczy Wam ułatwi i pomoże, ale nie, 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 nie obejdzie się bez czytania dokumentacji, wnikania i zrozumienia tego wszystkiego. Po prostu tu się nie da. Powiem to w ten sposób. RTFM. Bez kitu, bo inaczej utoniecie. Po prostu utoniecie. Dzięki za oglądnięcie, dzięki za wszystkie łapkowanie w dół, w dół, opisywanie, komentarze i tak dalej, i I co? Widzimy się w następnym filmie. Mam nadzieję, że będzie bardziej pozytywny e, niż to, co wam przedstawiłem dzisiaj tutaj, tak? E, po prostu brak wiedzy, mojej wiedzy na, na temat tego systemu. Samo życie. Samo życie. Trzymajcie się ciepło do następnego filmu. Papa, pa, pozdrawiam Bartek, cześć.